My, dzieci dotknięte chorobami, mamy proste marzenia. Postawić samodzielnie jeden malutki krok. Usłyszeć choć jeden raz głos mamy. Przeżyć jeden radosny dzień tak, żeby nic nie bolało. Widzisz, gdy w życiu jest trudno, masz proste marzenia. Na szczęście mamy Ciebie. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Przekaż 1% podatku Fundacji Polsat. Zobacz, jak łatwo jest pomagać. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W tej modlitwie możemy być razem. Modlimy się i za tych, którzy chorują, za tych, którzy opiekują się chorymi. Transmisja mszy świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W każdą niedzielę o 9:00 w Polsat News. Koronawirus atakuje także dzieci. Dostaliśmy testy na COVID-a, oczywiście wyszły pozytywne. Zostaliśmy już w takim właśnie ciężkim stanie przewiezieni na oddział intensywnej terapii. Jak je uchronić przed zakażeniem? Jesteśmy dla dzieci. Niedziela 13:30. W najbliższym odcinku z Klimatem i z Pasją wyruszymy do najbardziej nasłonecznionego regionu w Polsce, do województwa lubelskiego, o którym nie bez przyczyny mówi się, że jest pszczelarskim zagłębiem. Wiosenny przegląd uli gwarantowany. Z Klimatem i z Pasją. Niedziela. Polsat News. 16:30. Dzień dobry, jest piątek, 23 kwietnia, za minutę 6 rano zaczynamy nowy dzień z Polsat News. Michał Giersz. Ewa Gajewska, dzień dobry. W programie dziś m.in. o sprawie sędziego Igora Tulei, która co prawda się nie kończy, ale kończy się ten istotny...